Dzisiejsza informacja ma istotne znaczenie dla tych podatników, którzy stoją przed koniecznością skorzystania z tzw. czynnego żalu. Najnowsze orzecznictwo wskazuje na brak możliwości wszczęcia postępowania karnego skarbowego w przypadku uprzedniego złożenia określonego przepisami zgłoszenia. Piotr Kołodziejczyk, adwokat, doradca podatkowy, senior menadżer w zespole Tax Controversy EY. Postępowanie karne skarbowe nie może zostać wszczęte w sytuacji, gdy osoby odpowiedzialne za prowadzenie spraw podatkowych podatnika złożyły tzw. czynny żal, czyli dokument wskazujący na obszary potencjalnych nieprawidłowości. Oznacza to równocześnie, że złożenie czynnego żalu powinno skutkować przywróceniem podatnikowi prawa do przedawnienia jako należnej mu gwarancji. Prawidłowość takiego podejścia znajduje potwierdzenie w najnowszym orzecznictwie sądów administracyjnych, w tym przede wszystkim w uchwale NSA w sprawie 1 FSK 1/21, a także w wyroku WSA w Warszawie w sprawie 3 SA WA 462/21, w którym miałem zaszczyt być pełnomocnikiem strony skarżącej. Potwierdzają one, że efektem skutecznego złożenia tzw. czynnego żalu jest brak możliwości przedłużenia terminu na weryfikację rozliczeń podatkowych podatnika przez wszczęcie postępowania karnego skarbowego. Takowe nie może bowiem zostać zainicjowane. W przypadku istniejących wątpliwości podatkowych i okołopodatkowych warto zatem rozważyć skorzystanie z tzw. czynnego żalu. Co istotne, jego złożenie nie zawsze musi wiązać się z natychmiastowym wypełnieniem wskazanego w nim zobowiązania. Jeśli zatem mają Państwo wątpliwości co do określonych obszarów swoich rozliczeń podatkowych, a jednocześnie zależy Państwu na zabezpieczeniu pozycji w zakresie kodeksu karnego skarbowego, zapraszamy do kontaktu.